Witam serdecznie kolegów i miłośników sportu gołębiarskiego. Jesteśmy dzisiaj po pierwszym locie konkursowym. Lot z miejscowości Człuchów. Był bardzo ciężkim lotem, katastrofalnym. Mało kto miał połowę gołębi. Także miny były kolegów nie za bardzo zadowolone, tak jak to zawsze z pierwszego lotu bywało, że prawie komplet gołębników albo kilka sztuk brakowało, a tu tak jakby to był jakiś maraton gołębi. Złożyło się na to wiele czynników, między innymi warunki pogodowe. Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 7, a pojawiły się dopiero po godzinie 9, dobrze pamiętam, 24. Tutaj u kolegów, także nie za ciekawie ten lot wyszedł. Mam nadzieję, że te gołębie się jeszcze poschodzą i będzie można jeszcze trochę powalczyć. Chciałbym powiedzieć, że prawie do związku należy około 40 lat i takiego pierwszego lotu konkursowego to nie pamiętam, żeby tak długo konkurs trwał, a żeby też jeszcze takie straty były, i to u wszystkich hodowców. Zanim pojawił się pierwszy gołąb, to trwało około 2,5 godziny, także bardzo długo, jak na pierwszy lot, bo w tej samej miejscowości inne lata to były gołębie, powiedzmy, godzinę szybciej. Jeżeli chodzi o początek tego przylotu, pojawił się jeden gołąb i czasowo to nieciekawie to wyglądało, od godziny wypuszczenia od 7 do, powiedzmy, do 9.36. Nie wyglądało to za ciekawie, ale 9.42 gołębie się pojawiły, bodajże 11 gołąbków odbiło się w ciągu 13 sekund. Myślałem, że to już będzie szło jak po sznurku, że już zaczną lecieć te gołębie, ale to było takie kapanie jak z maratonu jakiegoś. Gołębie bardzo wykończone, mokre, widać, że dostały deszczu, i po nosach, i po piórach było widać, że te gołębie przeszły ciężką szkołę. Jeżeli chodzi o sekcję, to było wkładanych gołębi ponad 1300. Także myślę, że tak orientacyjnie, jak tam koledzy przeliczali, około 28 konkursów będzie z takiego lotu, można powiedzieć, że katastrofalnego, to nie jest źle. Ponad 50% gołębi jest. Mam nadzieję, że jeszcze sporo dobije jutro, w tygodniu, ale najważniejsze, teraz się trzeba skupić nad tym, żeby te gołębie odbudować, no i przygotować do następnego lotu konkursowego, żeby ta forma się utrzymała i żeby po prostu się te gołębie odbudowały, bo no, są dosyć wykończone, dojechane takie gołębie, jakby normalnie przeleciały jakiś tam maraton. Po kontaktach telefonicznych, jeżeli chodzi o oddział, no to z czołowymi hodowcami oddziału, co kontaktowałem się, co wkładali dużo więcej gołębi, no to nie było szału, powiem, no. Każdy był zawiedziony, bo tam w
tych godzinach tam gdzieś do godziny tam 10, 10:30, no to po 4, po 6 gołębi, niektórzy tam po 10, no różnie to było, ale nikt z tego nie był ani zachwycony, ani zadowolony. Każdy czekał, żeby jak najwięcej gołębi doszło. Nie chcę tu jakoś oceniać, czy kogoś, czy co, no stało się jak stało, no trzeba z tego wyciągnąć wnioski na przyszłość, żeby po prostu na starcie nie otrzymywać takich, jak to mówią, batów, bo to wszystkich i zniechęca, i wiemy, jak ten sport jest drogi, wszystko kosztuje, i gołębie niektórzy też mieli sprowadzone, i to nie można tego ocenić wtedy, jaka wartość była tych gołębi, jak warunki były anormalne. Jedna ściana deszczu z jednej strony, z drugiej pas od Gdańska do Bydgoszczy. Gdzie ktoś nie zadzwonił, to wszędzie lało i no naprawdę aż się nie chce tego komentować. No ale trudno, trzeba brać się do roboty i walczyć dalej. Odnośnie tego lotu, to też do mnie wszedł gołąb z oddziału trzew. Zadzwoniłem do kolegi, poinformowałem, że jest u mnie w gołębniku. No i jutro nakarmię, napoje wypuszczę. Kolega prosił, żebym po prostu swój telefon tam podpiął, żeby no wiedział, że akurat to jest ten gołąbek. Ja po prostu takich gołębi przybłąkanych nie zostawiam dla siebie. Niech one wracają do właścicieli. No i też miałem telefon o moim gołębiu, który został w miejscowości Lubichowo. Też kolega, były hodowca, zadzwonił do mnie i ma jutro tego gołębia wypuścić. A odnośnie warunków pogodowych, to akurat z rana była tam mocna burza, wielka jedna ściana deszczu, także te gołębie poginęły. To myślę, że tylko przez te anormalne warunki pogodowe. Z wielu informacji od kolegów dowiedziałem się, że wiele oddziałów te loty, co miały odbyć się właśnie dzisiaj, w tą niedzielę, zostały przełożone. No, gratuluję kolegom wyczucia, no i mają gołębie i mają czym walczyć. U nas no, prawda jest taka, że niektórzy hodowcy już sezon zakończyli, niestety. No, miejmy nadzieję, że jeszcze nam po prostu te gołębie jeszcze powracają i będzie można trochę powalczyć. Może jeszcze zacznę od przygotowania gołębi, od lotów treningowych. No wszystko szło nie tak. Zawsze byliśmy w czołówce i w oddziele i w sekcji. Chciałem te gołębie przygotować dosyć solidnie, tak jak zawsze, dużo treningów. No ale coś tam nie wychodziło za bardzo. Zaczęło się od tego, że tu miejscowi koledzy to wiedzą doskonale, że obok sąsiedzi jeden, drugi, zacznie następny, zaczęli remontować dachy. 50 gołębi mi się wypłoszyło, odleciało. Między innymi
dwa gołębie, które dostałem telefony, to były akurat DV-y. Chciałem serdecznie podziękować dla kolegi Józefa Wszelaka i jego syna za telefon, że po prostu ten z tych wypuszczonych gołębi jeden trafił właśnie do nich i po prostu mi oddali, mimo to, że to był oryginalny DV. Serdecznie im za to dziękuję, ale to chciałem też nadmienić, że w czasie lotów gołębi dorosłych ich samica weszła do mnie, napoiłem, nakarmiłem, wypuściłem i jeszcze zdobyła im konkurs. Także jaki tu jest taki przewrotny los. Fajnie, że ten gołąb wrócił tam, gdzie powinien być. No i drugi gołąb też wylądował, też oddział nowe. Kolegi, nazwiska teraz nie pamiętam, ale jest prezesem finansowym oddziału. Też został gdzieś tym razem wykończony, złapany na drodze. Kolega zadzwonił, ja pojechałem, odebrałem tego gołębia. Też serdecznie dziękuję. No więcej takich informacji nie miałem i za dużo tych gołębi też nie podchodziło. No jeżeli chodzi o gołębie po ciężkim locie, a w sumie to staram się to kontynuować po każdym locie, a po ciężkim w szczególności, czyli herbata regeneracyjna, do tego daję miodu, glukoza, elektrolit, probiotyk, żeby te gołębie jak najszybciej odbudować, a po przylocie na karmę podaję propolis i osuszam to ziołami, żeby te gołębie doszły do siebie. Dostają karmę lekkostrawną, natomiast na wieczorne karmienie dostają karmę, no mocniejszą karmę. 2-3 rodzaje karmy dostają na wieczór, żeby te gołębie się odbudowały. No i ewentualnie posypuję też później na drogi oddechowe, na karmę i jakiś tam elektrolit też, żeby to te gołębie wzmocnić, żeby doszły do siebie. Na koniec chciałbym serdecznie kolegów wszystkich pozdrowić. Więcej wiary, wytrwałości. No i żeby te gołębie się zleciały, żeby można było powalczyć jeszcze do końca tych lotów i zakończyć ten sezon nie na pierwszym, a na piątym locie. Dobry lot.